Jesteśmy przy Galerii Arsenał, bo jeszcze nie w Galerii Arsenał, gdzie trwają dzisiaj warsztaty antyfaszystowskie. Niestety te warsztaty antyfaszystowskie okazały się faszystowskie, bo nie wszystkie osoby, które chciały w nich uczestniczyć, mogą w nich uczestniczyć. Taki paradoks, że warsztaty antydyskryminacyjne dyskryminują chętnych. Dlaczego nie zostało to zorganizowane w taki sposób, żeby każdy z uczestników mógł w nich uczestniczyć? Chętnych? Nie wiem. Chciałbym o to zapytać. Tym bardziej, że są to warsztaty organizowane za nasze publiczne pieniądze w Miejskiej Instytucji w Miejskiej Instytucji Kultury, która nazywa się Galeria Arsenał. Czyli chciałbym zapytać, w jaki sposób i czy racjonalnie wydawane są nasze publiczne pieniądze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem się dowiedzieć w sprawie warsztatów. Nakręcić reportaż, uczestniczyć przez chwilkę. Dowiedzieć się, jakie są efekty tych warsztatów. Dlaczego wszystkie osoby chętne, na przykład, które się zgłaszały, nie mogą uczestniczyć w tych warsztatach? Czy to nie jest forma dyskryminacji tych osób? Proszę zadać te pytania drogą mailową. Aha. Nie zgadzam się na nagrywanie. No akurat jest pani, że tak powiem, głowy pani nie widać, także zanonimizowałam panią w ten sposób. Nie zgadzam się, aby ta rozmowa była nagrywana. Mhm. Jeśli ma pan jakiekolwiek pytania dotyczące warsztatu, tak, musimy je przesłać drogą mailową i bardzo chętnie udzielimy informacji. Mhm. Wyślemy panu wszystkie informacje. Dobrze, pani jest pracownicą Galerii Arsenał? Tak, jestem. Czyli jest pani finansowana, pani działalność jest z moich podatków, z pieniędzy Urzędu Miasta, tak? Tak. Czyli mam prawo jako mieszkaniec i dziennikarz zapytać o to i na przykład mam prawo nakręcić reportaż, co się tam dzieje, o czym państwo rozmawiają. Ma pan prawo do informacji, proszę złożyć stosowny wniosek. Tak. Mhm. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego te warsztaty są zorganizowane w taki sposób, że nie każda osoba chętna może w nich uczestniczyć? Jest limit miejsc, dlaczego? Wyczerpany. Dlaczego? Tak. No dlaczego? Ponieważ może się tu zmieścić 20 osób. No ale można było to tak zorganizować, żeby na przykład jak się zgłosi 30 osób, to te 30 osób uczestniczyły w tych warsztatach. A ja myślę, że tak, jest to kwestia chęci. Jeśli ma pan jakieś pytania, to proszę... To mam pytanie właśnie, na jakiej podstawie państwo dokonywali wyboru, na przykład ja nie mogę uczestniczyć, a ktoś inny może uczestniczyć. Czy jest pan pracownikiem instytucji albo współpracownikiem jakiejś instytucji kultury? Tak, zdecydowanie. Jestem prezesem stowarzyszenia i fundacji, które ma w celach działalności działalność statutową, kulturową. Jeżeli państwo robicie warsztaty, żeby, rozumiem, zająć się jakimś problemem społecznym, to dlaczego na przykład te mieszkańcy czy obywatele tego miasta nie mogą uczestniczyć w tych warsztatach? Mamy tam wielu mieszkańców i obywateli tego miasta. I ale teraz powtarzam, dokonaliście państwo selekcji poprzez dyskryminację. Nie zgadzam się na nagrywanie tej rozmowy. Jeśli ma pan jakieś pytania, proszę drogą mailową. Chętnie udzielimy wszystkich informacji. Proszę nie nagrywać. Cały nie czas nagrywam. Nie zgadzam się, aby pan nagrywał. No ale pani żądanie jest bezprawne. Żaden też z uczestników tego warsztatu nie zgadza się na nagrywanie przez wysyłając zewnątrz, zgłoszenie na warsztaty. Nagrywane. Tak. I nikt nie ma prawa nagrywać nikogo, kto jest na tych warsztatach, bo się uczestnicy tych warsztatów nie zgadzają. Warsztaty zaczęły się o 15. Jeśli był pan zainteresowany, to nawet nie pojawił się pan na czas. Dostałem wczoraj odpowiedź, że nie mogę uczestniczyć w tych warsztatach. No ale najwyraźniej pan postanowił przyjechać, więc nie rozumiem tak, po co. Wyjaśnić tą kwestię. To proszę tę kwestię wyjaśniać w poniedziałek, to wyjaśniam. Kiedy na tym polega praca dziennikarza. Przychodzi na wydarzenie i próbuje ustalić prawdę, dociec do prawdy. Więc próbuję dociec do prawdy, dlaczego na przykład ja nie mogę uczestniczyć w tych warsztatach, dlaczego na przykład zostałem zdyskryminowany przez państwo, chociaż warsztaty są antydyskryminacyjne. Na jakiej podstawie? No właśnie. A jak idzie perkusja? Słucham? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A mogę pójść na próbę? Możesz. Ja cię nie dyskryminuję na przykład, widzisz? A to weź powiedz, gdzie macie próbę. Zaraz ci powiem wszystko. No to powiedz.
No wiesz, próby są, że tak powiem, jak się spotykamy, to są próby, więc pytasz mi, kiedy będzie próba. Daj kontakt. No, dasz mi telefon do siebie, wiesz, możesz nawet teraz podać i ja ci zadzwonię i cię zaproszę, nie ma problemu. Dobra. Spoko. Widzisz, ja jestem otwarty. Nie jestem jakimś tam dyskryminującym faszystą i tak dalej. Nie przyszedłem na warsztaty antyfaszystowskie i dziwię się, że nie mogę w nich uczestniczyć. No. Ale nic nie ma podobno. Jestem uczestnikiem prywatnym, już tam nie mam nic. No dobrze, ale ty wyszedłeś, to ja mogę wejść na twoje miejsce na przykład. No tak czy nie? Nie, bo już nie ma tych naklejek. No zawsze się znajdzie jakiś powód. Nie, warsztaty były przeznaczone do 20 osób. Pan ewidentnie się zgłosił później. Tak jak wiele osób. Ale to naprawdę jest problem, żeby jedno miejsce więcej na przykład, jak ktoś jest zainteresowany warsztatem? Co, to też tak nie do końca od nas zależy, ale tak, zazwyczaj trzymamy się liczby ustalonej. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce rozwiązać jakiś problem społeczny, to jedna osoba dostawienie jednego krzesła nie jest problemem. Chyba, że na przykład chce się wyeliminować jakąś osobę, albo na przykład, żeby pewne, bardzo, ja rozumiem pewne medium. Pozycję, bo na przykład pani mówiła, że nie tak można. Pan powinien zrozumieć moje. Pani mówiła, że nie można filmować uczestników, przecież wysyłając zgłoszenie, podpisywałem na formularzu zgłoszeniowym zgodę na wykorzystanie. Pan podpisuje zgodę przez nagrywanie i fotografowanie przez galerię Arsena, a nie przez osobę postronną. Gdyby pan był na tym. Ale nie jestem osobą postronną. Jestem zarejestrowany tytułem pracowym od 2016 roku. Ale, zgodnie z prawem prasowym. Ale pan nie podpisuje dziennikarz. Na tym ale na jeżeli zgodzie, pani idzie na przykład zgodę dla dziennikarza innego, tak? Gdyby pan był na tym warsztacie, byłby tam inny dziennikarz. Mógłby pan się nie zgodzić na to, że ten ktoś nagrywa pana. Ale ja bo się pan zgadzam. Jemu nie podpisał zgody. Ale uczestnicy tych warsztatów nie zgadzają się, aby ktokolwiek uwiecznia ich wizerunek. Jeżeli pani idzie na przykład na wydarzenie publiczne typu koncert, wystawa. Ale to jest wydarzenie zamknięte, nie koncert, wystawa. Ale to nie jest wydarzenie zamknięte, bo było publicznie ogłoszone. Jest pan na liście uczestników? Zgłosiłem się. Nie ma pana na liście. Ale dlatego pytam, dlaczego? To nie moja wina, to państwa wina właśnie. Ja dlatego tu przyszedłem o to pytać. Ile razy mam powiedzieć panu, że nie chcę, aby ta rozmowa była nagrywana? Jeśli ma pan jakiekolwiek pytania o informację prasową, proszę wysłać maila. Zgodnie bardzo chętnie. Nawet chętnie udostępnimy panu publikację, od której rozmawiamy. Bardzo fajnie. Wyślę. Natomiast proszę opuścić instytucję, bo uniemożliwia pan mi moją pracę. Już opuszczam, tylko dodam, czy zna pani ustawę prawo prasowe, za wywieranie nacisku na dziennikarza, żeby nie opublikował jakiegoś materiału, grozi pani do 3 lat więzienia. Dziękuję. Ja działam w interesie publicznym. Przyszedłem do miejskiej instytucji kultury. Nie ma nikogo bez jego zgody. Nie jesteśmy w tłumie. Niech pani złoży pozew do sądu i generalnie sprawy cywilne nie są nad wyższością, nad ustawą prawo prasowe. Ja działając w interesie publicznym chcę wyjaśnić. Jako dziennikarz, jakich informacji pan potrzebuje? Proszę wysłać pytania. Bardzo chętnie. Tych, o które pytam. Dlaczego jako dziennikarz nie mogłem uczestniczyć w tych warsztatach? Ponieważ... Dlaczego nie można było dostawić jednego krzesła więcej? Uczestnicy nie chcą być nagrywani. Czyli to jest jakieś spotkanie sekty, czy to jest spotkanie w miejskiej instytucji kultury finansowane z naszych podatków? Bo ja rozumiem, że jak idę na spotkanie sekty, to sekta sobie nie życzy, żeby na przykład jakieś rytuały tajemne, nie wiem, proszę satanistyczne... Proszę wysłać te pytania śmieszne, ja się zgadzam, to jest śmieszne. To, co państwo robicie w galerii za nasze publiczne pieniądze, to jest śmieszne. No. Znaczy, to nie jest śmieszne tak naprawdę, to jest tragiczne. To jest tragiczne. A pan jest finansowany z? A ja muszę niestety być finansowany sam z siebie. A fundacja jest finansowana z? Nie ze środków Urzędu Miasta, chociaż zrobiłem dla tego miasta bardzo dużo. Ale bo są pewne instytucje, które przeżerają moje publiczne pieniądze, wielomilionowe kwoty, na tego typu skandaliczne imprezy, które nie służą dobru mieszkańców, nie służą dobru obywateli. A czy obywatele... Nie służą. No więc, czyli to jest prywatne, bo panu jest to na rękę. Nie, no pan może uczestniczyć, ja nie mogę, tak? Ale ja to mówię, pytam się o co innego. No. Czemu to nie służy dobru obywateli? To dlaczego ja nie mogę w tym uczestniczyć? Ale ja nie wiem, ja nie jestem tutaj organizatorem. Nie, no właśnie, no, ale zadał pan pytanie, dlatego ja... Ale to nie. No to ty nie odpowiadasz mi na to. Okej. Okay. To jest tak, tylko po prostu mówisz mi, że nie możesz iść, a mnie to nie obchodzi. Tak. Dla mnie to jest dla mojego dobra i ludzi, którzy są obywatelami tego miasta. No dobrze, ale jeżeli to by było finansowane z twoich publicznych, z twoich prywatnych pieniędzy, tak jak idziesz sobie na piwo, na przykład do... No tak. No. Tak samo z moim. Ale no ty korzystasz, ja nie.
No bo... Czyli jesteś w uprzywilejowanej pozycji. Nie było miejsc wolnych, tak? Jeszcze są reguły współżycia społecznego, tak? Tak, słowie. I teraz możesz się z nim kłócić, jak spoko, to jest twoje prawo, ale te reguły były ustalone w tym spotkaniu i ty za późno do nich napisałeś. Za późno się zgłosiłeś. Wiesz co? Nie, nie, nie napisałem za późno, bo ile razy ja piszę do Galerii Arsena, to akurat dla mnie nigdy nie ma miejsca. Najwyraźniej jest zawsze za późno. Najwyraźniej tak chyba. No. Można tak powiedzieć. Ale pamiętam, że pan zawsze przychodził 3 minuty przed końcem performansu, 20 minut przed końcem wernisażu. Zawsze pan przychodził bardzo późno. Znaczy nie mam pan taką metodę pracy. I co w związku z tym? No i odpowiedź to jest na pana pytanie, dlaczego by się pan nie dostał na warsztaty? To dobrze, to umówmy się tak. Na następne warsztaty proszę mnie zapisywać na pierwszym miejscu. Ja już teraz się deklaruję. Musi pan wypełnić formułę. Nie, 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 no bo to zawsze będzie, że ja zawsze będę za późno się zgłaszać. Dlaczego pan ma być uprzywilejowany i być wpisywany? Ale to nie jest żadne uprzywilejowanie. Oczywiście. No nie, no. Oczywiście, dlaczego z moich podatków ja nie mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu? Ludzie wrócić do pracy. Proszę bardzo. W takim razie dziękuję bardzo za wypowiedź. Dziękujemy. Kończę nagrywanie. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia i proszę nie dyskryminować. No i tak to widzicie. Galeria Arseno jak zwykle dyskryminuje, kłamie, oszukuje. Tak to niestety jest. I przede wszystkim boi się publikacji na ten temat, a nie ma prawa. Bo jest to po prostu postępowanie faszystowskie przez osoby, które deklarują się, że są niby antyfaszystowskie. Takie paradoksy.